Cześć, z tej strony Szymon Dolega. Wiele osób traci dużo energii podczas pracy nóg w kramie. W tym filmie pokażemy Wam kilka ćwiczeń i sposobów na zneutralizowanie tego problemu. Na początek przyjrzyjmy się sześciouderzeniowej pracy, która jest dosyć standardowa dla każdej osoby zaczynającej pływać lub lekko zaawansowanej. Ruch jest gładki, wychodzący z biodra, a amplituda nie jest zbyt duża, co pozwala na efektywny napęd. Jeśli natomiast przepłyniecie 400 metrów z taką pracą nóg, sprawia, że Wasz oddech zaczyna przypominać oddech psa w gorący dzień, proponuję Wam poświęcić kilka jednostek na opanowanie zminimalizowanej pracy nóg. O co chodzi? Spójrzcie. Pierwsze ćwiczenie to praca tylko jednej nogi. Na początku będzie to dosyć dziwne uczucie, ale pozwoli Wam odseparować lewą nogę od prawej nogi, co wcale nie będzie takie proste. Następnie spróbujcie połączyć pracę lewej nogi z pociągnięciem lewej ręki i na odwrót, kopnięcie prawą nogą i pociągnięcie prawej ręki. Kolejnym ćwiczeniem może być praca na skos, to znaczy uderzenie nogi prawej, po czym następuje ruch ręki lewej i na odwrót. Po kilkunastu ćwiczeniach, po kilku jednostkach, w których zastosujecie te ćwiczenia, dojdziecie do wniosku, który z tych styli bardziej Wam leży. Postarajcie się go zaadoptować do swojego pływania i zastosować na zawodach. Ja osobiście stosuję pracę na skos, ale dopiero po początkowej fazie, gdyż w początkowej, jak i w końcowej stosuję sześciouderzeniowe kopnięcie. Także jeżeli ten film Wam się podoba, dajcie lajka i kliknijcie subskrybuj. Do zobaczenia.